Żaden instrument mu nie straszny. Pan Teodor Glęsk o pseudonimie Tolek od ponad 50 lat związany jest z działalnością artystyczną. Skończył właśnie 70 lat. Na swoim koncie ma mnóstwo osiągnięć artystycznych i muzycznych. Zamiłowanie do muzyki rodziło się w nim od najmłodszych lat. Gdziekolwiek byłem u krewnych, z mamy strony, z ojca strony, tam były instrumenty. Będąc w klasie czwartej, moja mama zawiozła mnie do szkoły muzycznej, do Opola. Przed egzaminami pewna pani powiedziała do mojej mamy, mówię, a pani syn potrafi nuty czytać? Mama mówi, nie, przecież myśmy przyjechali po to do tej szkoły, do tego budynku. Och, to nie ma szans, żeby się dostał. Jednak stało się inaczej. Przesłuchujący pana Teodora byli zachwyceni jego słuchem muzycznym. Skończył szkołę muzyczną, wykształcił kilkadziesiąt uczniów, był organistą kościelnym. Prowadził kilka orkiestr dętych, grał też na weselach. Na swoim koncie ma liczne osiągnięcia, wyróżnienia i nagrody. Pan wojewoda opolski, Ryszard Zębaczyński, przyznał tacie nagrodę za twórczą pracę i animatorskie dokonania. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało tacie status artysty twórcy. Otrzymał również list gratulacyjny od pani profesor senator Doroty Simonides. Jest zapraszany na różnego rodzaju koncerty. Występował na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Pan Teodor słynie również z dobrego humoru, którym dzieli się z innymi jako kabareciarz Tolek. Występował na estradach całego Śląska. Ja bardzo lubię, jak się ludzie śmieją, jak są radośni. Zawsze mówię, śmiejcie się od ucha do ucha, pamiętajcie też o Pombucku, bo bez Pombucka nasz śmiech będzie pusty i bezwartościowy. Mąż ujął mnie swoim ciepłem, muzyką, jeszcze jako narzeczeni pisał wiersze dla mnie. Pasja do muzykowania przechodzi z pokolenia na pokolenie. Pan Teodor ma trójkę dzieci, które również związane są z muzyką. Mamy w domu ogromne instrumentarium, mnóstwo instrumentów, na których sam od małego miałem możliwość się uczyć. Potem szkoła muzyczna, potem gdzieś to zaprocentowało. Mogłem kontynuować to jako na przykład producent, kompozytor muzyki, czy też realizator dźwięku. Często właśnie muzykowaliśmy, czyli już od dziecka grałam w duetach z braćmi, ze skrzypkiem i Wojtek grał na wiolonczeli. I do dzisiaj gram, także jest to mój sposób na życie. Jestem czynną pianistką i nauczycielem w Szkole Muzycznej w Warszawie. Pan Teodor sławi imię lokalnej społeczności. Działalność artystyczna daje mu mnóstwo satysfakcji. Będzie ją realizował, póki mu głos pozwoli.